Ja uważam, że hasło jedności, które się ostatnio staje bardzo popularne, jest błędne. Znaczy nie jedności, tylko współpracy. Musimy się nauczyć współpracować, szanując swoją różnorodność. Tak? I to jest zupełnie co innego niż pomysł na jedność, zjednoczenie. Natomiast, kiedy mówię o tym, że są osoby, których się nie da przekonać, są oczywiście ci prorocy dobrej zmiany. Tak? Ja nie wierzę w to, że Jarosław Kaczyński nagle da się przekonać i stanie się orędownikiem konstytucji i praworządności. Prawda? W to chyba nikt nie wierzy. Natomiast na niego czy na jego partię głosowało prawie 6 milionów ludzi i z tymi ludźmi trzeba rozmawiać z nimi i myślę, że większość z nich jest gotowa się otworzyć czy zrozumieć. To nie jest powiedziane, że się da jedną rozmową coś załatwić, prawda? Znaczy, to nie jest kwestia rozmowy, to jest często kwestia pewnej postawy, kwestia zaproszenia, kwestia otwartości, zasiać niepokój i to może trwać kilka lat, zanim się do nich dotrze tak naprawdę. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że... Nie mamy tyle czasu. Mamy tyle czasu. Mamy tyle czasu, wieczność. Mamy całą wieczność przed sobą. Po prostu to trzeba zrobić dobrze, bo nie chodzi o to, żeby wykonać szybki ruch, żeby odsunąć kogoś od władzy, a za 4 lata wrócić z powrotem w glorii nieuczciwie pokonanego. Ale też musimy mieć świadomość, że wyniki wyborcze nigdy nie były i również w naszym przypadku nie były takie, że była 100% na jednych, 0 na drugich. Prawda? Różnice są niewielkie. Często w kontekście wyboru wystarczy przekonać 5% ludzi czy 3% ludzi, żeby diametralnie zmienić wynik wyborczy i o tym trzeba pamiętać. Znaczy, tak? Ja tylko chcę powiedzieć tak, że trochę też nie demonizujmy, tak? Ja uważam tak, to może znowu zabrzmi radykalnie. Większość z tych ludzi po drugiej stronie, jakby naszych przeciwników politycznych, to idioci. Ale jest kilku cwanych manipulatorów i to jest zbudowane trochę na zasadzie sekty. Zatem sakralną ocenę tym 18%, czy blisko 18%, nie, ponad 18%. Nie, ja mówię o ekipie. Jeżeli wprowadzają, powiedzmy, znaczy najlepszym przykładem jest te biedne konie z Janowa, tak? Ale te same efekty dzieją się w bankach i w różnych innych rzeczach. Spółki nie zarabiają. One jeszcze idą jakimś takim rozpędem, ale naprawdę czeka nas Turcja albo Grecja. Naprawdę tu będzie po prostu biednie.